Wiadomo, że ostatnia sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów bardzo zmieniła i każdego Ukraińca życie. Polacy bardzo aktywnie niosą pomoc naszym sąsiadom. My jako gmina Zalesia, jako urząd też postanowiliśmy włączyć się oczywiście do tej pomocy, do tej zbiórki. Zorganizowaliśmy zbiórkę finansową. Zorganizowaliśmy tą oto puszkę, do której zachęciliśmy wszystkich i radnych naszej gminy, i sołtysów, ale i mieszkańców, i pracowników Urzędu Gminy do aktywnego włączenia się właśnie w zbiórkę na pomoc Ukraińcom. Ta puszka stała w naszym urzędzie, w sekretariacie naszego urzędu od pierwszego dnia, kiedy otrzymaliśmy informację o agresji Rosji na Ukrainę. Dziś postanowiliśmy ją otworzyć, przeliczyć te pieniążki i zdecydowaliśmy wspólnie i z radnymi, i z sołtysami, że przekażemy te środki dla fundacji, które wspierają naszych sąsiadów, Ukraińców. Będzie to, tak zdecydowała większość, że będą to dwie organizacje pomocowe. Będzie to Caritas i Polski Czerwony Krzyż z przeznaczeniem na właśnie pomoc uchodźcom z Ukrainy. To teraz o wynikach akcji. Muszę powiedzieć, że odzew wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w tej naszej akcji, był bardzo duży. Uważam, że to dużo, bo udało nam się z tej puszki wyjąć łącznie 6097 złotych i 21 groszy. Także, ale jak chyba Państwo widzicie, że przeważają jednak banknoty z krzyżykiem, te zielone, tak, ale mamy także i te żółte, także nasi i mieszkańcy, i pracownicy, i wszyscy, kto tylko wziął udział w tej akcji, nie żałował, nie szczędził tego swojego portfela, żeby dołożyć się na tą pomoc. Chcę także powiedzieć też, że cały czas jest kontynuowana zbiórka pomocy rzeczowej, tak? Nasi strażacy z OSP Zalesie bardzo czynnie też od pierwszego dnia, jak tylko taką informację dostali, też bardzo czynnie włączyli się w tą akcję. Zbierają i rzeczy, i środki higieniczne, ubrania, ale bardzo też aktywnie włączyli się pomóc dzieciom, bo z tego, co otrzymałem od nich informacje, na tej granicy tych matek z małymi dziećmi jest bardzo dużo, także też zbierają te wózki dziecięce. Wiem, że kontaktują się także z osobami, z firmami, które handlują wózkami dziecięcymi i też taką pomoc otrzymywali. Ale jak byłem ostatnio w naszym gminnym ośrodku kultury, bo to właśnie tam te wszystkie dary są zbierane, no muszę powiedzieć, że musimy odwoływać nawet zajęcia, które są w GOK-u organizowane, bo cała sala jest zapełniona tą pomocą. Tak? Także ona jest sukcesywnie przekazywana dalej do tych hubów takich powiatowych, które dystrybuują to czy to na granicę, czy to też do już miejscowości na Ukrainie. Ale mówię, jest tego naprawdę bardzo dużo i są to i pieluchy, i ubrania, także no cała gama wszystkich artykułów potrzebnych właśnie do codziennego chyba życia, pomocy tym ludziom, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. Czyli otwarcie tej puszki nie zamyka nam tego, że cały czas ta pomoc jest zbierana. Dokładnie tak, ta puszka była, tak postanowiliśmy dzisiaj ją otworzyć, ale ona, można powiedzieć, cała puszka jest nadal aktywna, bo zbieramy w dalszym ciągu i pomoc, i rzeczy, tak? Ale ta puszka w naszym sekretariacie w dalszym ciągu będzie stała. Także każdy, kto z Państwa ma jeszcze chęć i ochotę dorzucić się do niej, i będzie ona cały czas aktywna, my będziemy sukcesywnie, przynajmniej raz w tygodniu, ją otwierać i te środki przekazywać dalej na pomoc. Panie Mateuszu, co widzimy? Co widzimy? Pomoc. Przede wszystkim pomoc. Pomagamy Ukrainie jak tylko możemy. Staramy się. Bardzo pomogli nam ludzie z Zalesia. Pomogli nam lokalni przedsiębiorcy. A to, co widzimy dzisiaj,
to jest pomoc Polonii Holenderskiej i samych Holendrów zaangażowanych w tą pomoc. To, co do tej pory uzbieraliśmy, wysłaliśmy już 3 transporty bezpośrednio na Ukrainę, w tym sprzęt strażacki, środki medyczne, agregaty prądotwórcze, a dzisiaj, tak jak widać. Sprzęt strażacki, powiedzmy może ze 2 zdania więcej o tym. Akcja wasza typowo, czy jednak to jest odpowiedź na apel Komendy Wojewódzkiej czy Komendy Ogólnopolskiej? Dziwny zbieg okoliczności. My jako jednostka zaczęliśmy zbiórkę w sobotę rano sprzętu strażackiego. Razem przy współpracy z lokalnymi jednostkami zebraliśmy troszeczkę sprzętu. Natomiast w sobotę wieczorem już była prośba komendanta głównego na temat zbiórki sprzętu. Fajnie się to złożyło, sprzęt dosyć licznie zebrany, głównie wyposażenie osobiste, strażackie. Wszystko, z tego co wiemy, wszystko jest już w drodze na Ukrainę. I te pojazdy z rejestracją Niderlandy, NL, to dzisiaj również dotarło. Jak tutaj wyglądała współpraca? Poprzez Polonię, która mieszka w Holandii. Ja też z racji tego, że często jeżdżę do Holandii, mam też swoich tam znajomych. Holendrzy bardzo zaangażowali się, jak zresztą widać. Zaangażowali się w pomoc, sami zorganizowali zbiórki, sami zorganizowali transport. W dniu wczorajszym dojechał pierwszy transport, dzisiaj rano mieliśmy drugi. I przed chwilką rozładowaliśmy 3 kolejne auta prosto z Holandii. Strażacy, mieszkańcy gminy są w to zaangażowani, nawet tutaj widać na sali Gminnego Ośrodka Kultury. Jak najbardziej. Zaczynaliśmy od zbiórki w remizie, no niestety to wszystko się nie mieści. Musieliśmy przejść na salę GOK-u, jak widać jest prawie pełna po brzegi. To teraz tylko liczyć na to, żeby zapał w narodzie nie opadł. Najważniejsze, żeby nie przestać, bo potrzebna będzie pomoc długofalowa. Nie jest to na pewno jednorazowa zbiórka. Będziemy działać, żeby cały czas te dary spływały, dopóki będą potrzebne.